Nasza 26. Srebrzeńska Pielgrzymka Ewangelizacyjna w tym roku szła pod hasłem Wierni do końca. Pragnęliśmy uczcić Piątkę Poznańską. Jest to 5 wychowanków salezjańskich z Oratorium Salezjańskiego, którzy zginęli, oddając życie w obronie wiary. Dlatego w tym roku idziemy razem z nimi, otwierając się na to wszystko, co oni pragnęli też przekazać, a przede wszystkim świadectwo wiary, piękną postawę życia jako młodzi wychowankowie naszego salezjańskiego oratorium. I teraz, kiedy jestem tu z moimi przyjaciółmi, czuję, że to były najlepsze wybory, jakie mogłam dokonać. Bo to jest taki duch, którego się nie zastąpi. A dlaczego i na pielgrzymkę? Ponieważ są ważne intencje, za które warto się pomodlić i warto chodzić na pielgrzymkę. Dlaczego idę na pielgrzymkę? Ponieważ jest to wspaniały czas spotkania z Jezusem i Maryją. Jest to też czas na wyciszenie, na takie osobiste rekolekcje, żeby się skupić, żeby mieć też czas na naładowanie akumulatorów. A dlaczego salezjańska? Ponieważ pochodzę z Lubina, czyli z miasta, gdzie są salezjanie, a zawsze ten charyzmat księdza Bosko mi zawsze też pomaga w pracy jako nauczyciela, więc dlatego salezjanie. Hey!